tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Właśnie ogon i płetwy i stanie się syganem. Potrzebujemy dla niej pokoju z wanną. Bo nam zemrze biedulinka. Cześć buracy, mam dla was nowe przezwisko, buracy. Fine things. Wakacje dobiegają końca. Ma puenta? Dla niektórych dobiegają, dla niektórych nie. Radzę ci dobrze, dzwoń do jakiegoś solarium w Krakowie i rezerwuj miejsce. If you hate me after all I say, can't put it off. Just gotta tell her anyway. Jest 22.03, ważne, marca. Byliśmy dzisiaj na snorkowaniu na Biskup Arklaku. I było fantastycznie! I w ogóle snorkowaliśmy jak treny. I widziałam płaszczkę, i widziałam barakudę? Barakudę taką. I dużo.
dużo ksiądz rybek i wiesz, w ogóle tak, jutro jadę na następny dzień po wyspach, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo mi się to spodobało. Nie wiem jak moja załoga, moi towarzysze, hej panowie i panie, ale jutro ja chcę budować ze świetnymi córkami, w ogóle matko i córko będę tylko budować. Nic w ogóle zostaje z tutaj z torkowania. Ale fajnie, bo naprawdę. Taka dygresja do całości. Nasze wakacje powoli dobiegają końca. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Ja jestem bardzo zagustowana. Aż brzygam po kątnie, tak jak mam. Muszę to uświadomić tak. I jeszcze mamy 3 dni. To jest sprawiedliwe. Wiecie? To, że wy tam siedzicie i jest wam zimno, to jest inna. To, że my tu jesteśmy, ja muszę stąd wyjechać, to jest chuj gorzej. Jutro wyjeżdżamy, znaczy ja i Majka wyjeżdżamy, a reszta zostaje. I chciałabym powiedzieć, że jest mi niewyobrażalnie przykro, ponieważ bardzo mi się to podoba. Wczoraj w nocy mieliśmy mały jam session na plaży z fantastycznymi ludźmi. Graliśmy o 4 rano i śpiewaliśmy Rzeźko bardzo głośno. I co? Spóźniliśmy się na snurkowanie. Nie wszyscy mieli siły wstać. Teraz siedzimy na plaży. Odsłaniamy się od słońca, które popaliło. Lecimy. Dzień dobry, drugie podejście, bo już Majka zapomniała włączyć kamerę. Jeszcze raz dzień dobry, jesteśmy pani, nie opuszczamy ją, spotkamy się za rok na Balawanie, a może na Bali. Zobaczymy, będziemy mieć już może kamerę w końcu, bo tym razem znowu na mnie poszły i mamy tylko aparat. Więc podsumowując, wyjazd się bardzo udał chyba. Prawda, dziewczyny? Udał się. Jesteśmy jak zwykle w trzy. W zeszłym roku byłam ja, ty i Ancie z Niemiec. Więc... Przygnąłam was! Pomachaj! A gdzieś tam jest nasz samolot. Tam ogon widać. Boję się znowu, lecimy! Ona się boi, bo znowu lecimy! Żegnajcie, Filipiny!